pani na lekcji powiedziała, że właśnie będzie takie kółko i że kto jest chętny, może na to przyjść. No ja stwierdziłam, że i tak muszę czekać na autobus, no więc dlaczego nie? Spróbowałam, poszłam, no i mi się to spodobało. Dostałam SMS od pana, z którym współpracuję, bo ona pomaga prowadzić pracownię w gimnazjum. SMS o treści, mam 5 robotów i drukarkę 3D, programujemy w gimnazjum. No więc ja powiedziałam tak. Udział w projekcie Link do przyszłości, który zaproponowała nam Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, uznałyśmy za świetny moment, żeby ściągnąć do biblioteki nową grupę odbiorców. Założyłyśmy sobie, że biblioteka nie będzie miejscem ciszy, spokoju, studiowania grubych książek. Młodzi ludzie lubią, jak jest energia, jak jest power, jak jest moc, i tak miało być w bibliotece. Skupiliśmy się na programie Scratch, który miał ożywić robota o nazwie Finch. Jeden z programów, któryśmy zaczerpnęli z internetu, to było właśnie podążanie robota za światłem. Oni zaczynali od takich podstaw, zobaczyli program chyba pierwszy raz, a tutaj po prostu sami się zaangażowali, potem sami szukali nowych pomysłów, szukali możliwości w ogóle wykorzystania programu przy okazji tych robotów. Niektóre rzeczy sami potrafimy zrobić, a niektóre prosimy panią czasem o pomoc, bo ona jest w tym naprawdę niezła i naprawdę nam w tym pomaga, ale generalnie to sami właśnie wymyślamy i tworzymy. Żeby się nauczyć to programować, to trzeba właściwie to dużo razy powtarzać. Mam swój pokój, do którego nikt nie może wejść, który nie ma albo karty, albo nie zna kodu. Sam to zaprogramowałem. Nie jest to super trudne. Trzeba po prostu poćwiczyć trochę, a potem to już naprawdę będzie o wiele łatwiej, jak się już po kilku zajęciach to już się robi bardzo proste. Gmina Murów jest jedną z najmniejszych, może też nawet najuboższych gmin w naszym małym województwie, więc udział w takich projektach uważamy za swój obowiązek. Chcemy, żeby młodzież, która mieszka w takich małych miejscowościach, nie czuła się wykluczona. Możemy im dać coś, czego może nigdy gdzieś indziej nie mieliby, nie doświadczyliby. To też sprawia, że oni nie czują się gorsi. Idąc potem do szkoły, do większego miasta, mówią, myśmy mieli więcej nawet niż dzieci z większych szkół, z większych miejscowości. No jest to na pewno przyszłość dla tych młodych ludzi, bo rynek pracy myślę, że tak w tym kierunku zmierza i no myślę, że takie przygotowanie dzieciaków pod tym kątem w takim wieku, kiedy oni naprawdę próbują chłonąć dużo ciekawej wiedzy i szukają ciekawych zajęć, jest jak najbardziej wskazane. Myślę, że z programowania to bym chciała programować jakieś sprzęty, może nie wiem, w szpitalach dla chorych ludzi, bo to takie moim zdaniem jest najważniejsze, żeby pomóc tym, którzy właśnie potrzebują i cierpią. Ja nie gadam, ja po prostu programuję i tyle. To jest